Cześć siemanko, witam was w odcinku, w którym pokażę wam mega, ale to mega, naprawdę mega fajny bóg, dzięki któremu będziecie mogli wygrywać każdą, ale to każdą grę solo. Można powiedzieć, że ze strefa na showdownie nie będzie wam w ogóle straszna. I żebym wam to mógł pokazać, bo trafiłem na to dzisiaj wieczorem, no to zostawcie łapkę w górę po prostu i będę wam więcej tego typu rzeczy pokazywał. Okej, także do tego będziemy potrzebować oczywiście Franka, to będzie jeden zadymiarz, który nam będzie potrzebny i drugi zadymiarz, który nam będzie potrzebny to El Primo. Ważne, żeby te postacie mieć na wysokim poziomie mocy. Najlepiej, żeby mieć je na poziomie minimum 9, a Franka na 10, jeszcze lepiej z tym Star Powerem, więc jeżeli macie to wszystko spełnione, oczywiście tego Star Powera nie musicie mieć, no to wszystko się fajnie układa i będziecie mogli zrobić ten bóg. Ale zanim zrobimy ten bóg, no to wejdźmy sobie do sklepu i oczywiście otwórzmy sobie magicznego megaboksika. Zobaczymy, co będzie w środku. Jezu, jaki głośny ten megaboks. Jeżeli chcesz takiego wygrać, subskrybuj kanał, a jednej osobie rozdam na pewno takiego megaboksa. No i co? Tylko tyle, zostaw łapkę w górę, komentarz. Lecimy i mamy piątkę. Zazwyczaj mamy szóstkę, więc może jeszcze jednego otworzymy sobie, czemu nie? Max i tak dalej, kruk to nie jest nam potrzebne. O, Spike, jest bardzo fajnie, Spike'a chcę, bo do Spike'a mam fajny pomysł na odcinek. Dobra, jeszcze jeden, niech się staje. Więc dobra, możecie dwa wygrać, bo zazwyczaj tyle, ile otwieram, tyle chcę, żebyście mogli wygrać. Tym razem musicie wejść na Instagrama i polubić mój profil, więc MRC pokażę, jak to się robi. Tyk, tyk, tyk. I jeżeli to zrobicie, to dajcie mi dowód i od razu możecie lecieć z kolejnym megaboksem. No, niestety tylko dwie piątki będziecie mogli wygrać, więc to nie jest nic dobrego. No dobra, ale skoro już zostały otworzone, no to teraz naszych dwóch zadymiarzy pokaże nam, jak zrobić tak, aby praktycznie wygrać każdą grę na starciu. A i jeszcze jedna ważna sprawa, ten bóg działa na mapie, która się nazywa na zapomnianym wodospadzie, więc musi być ta mapa do grania i musicie grać ją w parach. Wtedy ten bóg zadziała. Mapa wygląda tak i główną rzeczą, na której się będziemy skupiać, no to jest oto ta platforma odbijająca, albo ta, no każda taka platforma na każdej mapie, jeżeli taką platformę zobaczycie, to prawdopodobnie ten bóg zadziała. No dobrze, ludziska, jesteśmy, jak widzicie, jakość tego filmiku, którego tu chłopaki nagrali, jest mega, ale to mega słaba, no niestety, no taką wrzucili, zresztą zobaczcie sobie, ja tutaj to przegrywam, 360 jest maksymalnie osiągalne, no i chłopacy się nie popisali. Chciałem to sam zrobić, aczkolwiek nie ma tego trybu obecnie dostępnego, jak i nagrywam to o godzinie, więc nagrywam to o 2:22. Nikogo obecnie nie ma, żeby to nagrać, bo moglibyśmy to zrobić oczywiście w trybie zagraj ze znajomym, ale jeżeli ten odcinek wam się spodoba i będzie tutaj 5000 łapek w górę, to możliwe, że zrobimy cały odcinek poświęcony takim bugom, bo jest ich więcej. I ten film jest, jak mówię, słabo nagrany, w sensie słaba jakość i nie ma dźwięku. Dobra, lecimy. O co tutaj chodzi? Patrzcie, tak jak mówiłem wam, dwie te postacie, ten koleś, ten Frank nie ma Star Powera, także ten Star Power nie jest potrzebny i ta platforma. Idziecie sobie właśnie do tego rogu. Myślę, że każda platforma działa. Generalnie postacie, które mają mega dużo HP. Dobra, tutaj sobie oni grają, cała reszta, a my obserwujemy naszych przyjaciół, przepraszam za to jakoś jeszcze raz, ale to mówię, nie zależy ode mnie. El Primo daje się obijać przez burzę, robią tylko to po to, żeby mieć jednego Power Cubesa więcej i teraz na przykład El Primo się wywali, on bierze sobie po nim Power Cubesa i on ucieka. Oczywiście nie trzeba tego robić, aczkolwiek oni sobie tak stwierdzili, że mają tutaj spokój, więc tak będą robić. I ta platforma, na której oni skaczą jest właśnie kluczowa, jest kluczowa z tego względu, że jeżeli jesteście w powietrzu, o dziwo, no tutaj sobie chodzą chłopaki za kolaki, jeżeli jesteście w powietrzu, no to po prostu nie zadaje wam strefa obrażeń. W ogóle burza was w ogóle nie bije, ten zielony toksyczny gaz. Więc jak wiecie, 15 sekund zajmuje zrespienie się i taki właśnie Frank jest w stanie przeżyć te 15 sekund i taki El Primo też w burzy dzięki właśnie temu launchpadowi, że tak powiem. I teraz El Primo sobie wchodzi do burzy, poczekał, aż jego kolega będzie miał tam na przykład 10 sekund na zrespienie i teraz zaczyna cały czas biegać w burzy. I on będzie tak biegał aż do samego końca filmu. Zresztą zobaczycie, tutaj ten team prawdopodobnie ostatni ich szuka, ale no, nie mogą ich znaleźć na razie i jak widzicie, El Primo teraz sobie wyjdzie, bo trochę za dużo obrażeń dostał i on, El Primo sobie poczeka, bo nikt go nie dojeżdża, więc mógł sobie wyjść i teraz będzie znowu sobie, o, dostaje hita, stwierdził, dobra, to jest czas, żeby iść i teraz już calutką grę będziemy oglądać, jak chłopaki siedzą sobie w strefie. El Primo sobie tutaj nawet zrobił głupotę moim zdaniem, bo mógł dać się odbić, aczkolwiek teraz Frank się będzie odbijał. Frank ma 10 000 HP, a na Star Powerze ma jeszcze więcej, więc jak macie Star Power, to już w ogóle bardzo łatwo jest to zrobić do zrobienia. I widzicie? W locie nie dostał żadnych obrażeń. Ani jednego obrażenia w locie nie dostał. Dlatego jest to mega, mega OP i nie wiem, powinni to
powinni to usunąć, przynajmniej te launchpady, albo trochę zmienić je, no bo po zobaczeniu tego filmu na pewno wiele osób będzie tak grało. Więc jak przegraliście kiedyś Showdowna w ten sposób, no to już wiecie dlaczego. Bo ja dopiero się o tym dowiedziałem, jak powiem, dzisiaj, 4 godziny temu, o godzinie 22, jak sobie scrollowałem internet, mówię, ty, co to jest? I stwierdziłem, że nagram to dla was, żebyście też to zobaczyli. Nie wiem, czy ktoś już to nagrał, o widzicie, strefa tam już jest bardzo malutka. Tam 8-bit jest w szoku totalnie i ten Brock nie wiedzą w ogóle, gdzie ich szukać, a oni sobie patrzcie, co robią, skaczą sobie. I teraz oczywiście respi się El Primo i El Primo sobie biegnie, no i w kółko jest totalnie to samo. Nie wiem, czy wy tak graliście, czy nie, jeżeli znacie więcej tego trików, możecie też pisać w komentarzach, wtedy będą osoby wiedzieć, jak się uchronić od tego. Oczywiście za to bana nie dostaniecie, no bo to jest jakby rzecz zbugowana przez sam Supercell, a nie przez was. Wy tu nic nie bugujecie, wy używacie mechaniki gry, więc no. No i jakby wam powiedzieć, ja sobie odpaliłem tą mapkę właśnie, trochę nas źle zrespiło, ale my sobie tam dobiegniemy. Jak widzicie, gram z botami, bo jakby obecnie nie ma tego trybu dostępnego. I próbowałem z Sandrą razem zagrać, ale niestety zawsze jestem w teamie z botem 1, a Sandra jest zawsze w teamie z botem 2. Trzeba by było mieć 10 osób, żeby wam to zaprezentować tutaj, gdzie. A i patrzcie, ja nie wziąłem sobie nawet Star Powera powiększającego życie. Nie, wziąłem, dobra, wziąłem sobie. Okej, wziąłem. Więc może tamten miał Star Power, ale nie jestem pewien. Weź Emercek, sprawdź, miał tyle samo życia co ja. Jak tak, to miał Star Power. No i oczywiście teraz ten koleś sobie czekał, wiadomo. I na przykład chodził sobie tu i jestem niewyrażliwy. Zresztą zobaczymy, ile ja w tej strefie przeżyję. Oczywiście, jeżeli będę miał taką możliwość w ogóle. Brock na pewno mi nie pomoże w tej taktyce. I oczywiście my z botami jej nie zrobimy. A tutaj idzie Bull, więc tego Bulla by można było stąd wyeksterminować. Dobra, ojojoj, tu będziemy mieć jeszcze... O nie, co tu się dzieje? Czemu tu są wszyscy? Nie podoba mi się to, dobra, my nie żyjemy totalnie. Chyba totalnie nie żyjemy. Bo to dwa teamy tam się zrespiły, patrz, Brock mi się zaraz zrespi i pomoże tutaj. Patrzcie, chciałem wam zaprezentować, a cała akcja tutaj się dzieje. Calutka akcja, no i patrzcie, dobra. Niech oni się biją tutaj. Ja sobie wejdę do strefy. I mnie to nic nie obchodzi, powiedzmy. Powiedzmy, że jeszcze to nie jest czas na wejście do strefy. Dobra, i patrzcie, ile jestem w stanie przeżyć w strefie. Licz, MRC, pójdź zegar. Czy 15 sekund dałbym radę? Patrz. Na luzie, myślę, jeszcze w locie zdążam sobie odnawiać 1000 HP, patrz. Cyk. Na pewno 15 sekund tutaj jestem jak nic. Więc myślę, że... No, nawet dobiegnę jeszcze, żeby przeżyć jeszcze dłużej, patrz. Cyk. Patrz, nawet wygrałem w strefie, tak jak na odcinku. Tylko że Brock, no, powinien też siedzieć w strefie, aczkolwiek Brock wykerował strasznie. No i to tyle, jeżeli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, a na sam koniec, żeby sobie osłodzić atmosferę, duża skrzynka. I jak ją otworzę, to odcinek się skończy, nie zobaczycie, co wyleciało niestety, więc... Papa, 5000 łapek w górę i się widzimy, cześć! Co my tutaj jeszcze darmowe rzeczy odbierzemy, żeby nie było... O nie, to nie. Żeby nie widzieli, że sobie odebrałem darmowe rzeczy. Dobra. Dobra. Cyk. Dobra, na razie.